Cześć kochani, z tej strony Estera. Ja witam się z wami praktycznie z łóżka, dopiero co wstałam. Zaraz będę się szybko ogarniać i będziemy się z Dawidem szykować do szkoły. Nagrywam dzisiaj vloga, chociaż nie ma się wydarzyć nic szczególnego, także będzie to dzisiaj taki spontan. No i słuchajcie, dzień nie zaczął się dobrze, moje włosy wyglądają tragicznie, ponieważ zasnęłam w koku, takim spod prysznica. Idziemy na dół, zobaczymy co robią dzieciaki. Dawid chyba szykuje sobie śniadanko. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. Obserwujesz brata, jak robi sobie śniadanko? Tak. No chodź, 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 chodź. O! Kto tu się denerwuje? Kto się denerwuje? Pokaż tylko mi swoją twarz, bo nagrywam dzisiaj. Kurczę, wydaje mi się, że ten aparat jakiś filtr daje. Bo co? Moja twarz też, no tak jakoś, nie wiem, jakaś taka jest jakby lekko wygładzona, tak trochę bardziej czerwonowa. No dobra, nieważne, potem się tym zajmę, teraz nie mamy czasu. Powiedz mi, co ty tutaj sobie robisz do szkółki. Banana, jogurt, ser, łyżka. Słuchajcie, Dawid do szkoły to po prostu tyle wałówy zabiera, co chłop, który w kopalni robi, nie? Zawsze to powtarzam. Zabierają więcej. Naprawdę? No. Naprawdę? I tylko siedzicie i jecie w tej szkole? Co? No. Dzisiaj idziecie na jakiś spacer, nie? Nie, ja. Nad kanał, tak, przecież kartka była. Jest wczoraj. Środa? Tak, nie. Ach, to w środę jest. To nie wiem. Dobra, idę sprawdzić. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam w miarę ten telefon, chociaż wydaje mi się, że... bo on coś tam miał włączone jakieś kolory twarzy, coś takiego i rzeczywiście ta twarz wyglądała trochę inaczej. Teraz mam już wyłączone wszystkie filtry i tak widzę, że tak moja twarz nie wygląda. On po prostu jakoś wygładza cerę. Boże. Widocznie teraz już produkują, wiecie, fabrycznie telefony, w których wygląda się lepiej niż w rzeczywistości. No serio, tak nie, tak... No zobacz, no mam taką twarz. Zobacz, jak wygląda ten. O, tu mi uczulenie wyszło, już muszę tabletkę wziąć. Inaczej wygląda. O, jak? No mamy takie ryjki wygładzone, wiem. Widzisz? No, a to już jest bez filtra. No ale dobra, okej. Okay. Która w ogóle jest godzina, Dawidku? My się musimy zbierać, Dawid, chyba, nie? A po co ten, po co ci ten woreczek? To jest woreczek do zamrażania. Właśnie tutaj sobie zamroziłam resztkę obiadu z wczoraj. Ty chcesz kanapki w to pakować? To po co go wziąłeś? Nie. Zostaw mi te, bo już mam mało tych woreczków. Nie zużywaj mi ich. Weź te zwykłe. Będzie trzeba ogarnąć tą szufladę. No, tą szufladę trzeba będzie ogarnąć i tą... W ogóle trzeba będzie w szafkach posprzątać. Bo już się troszkę nabrudziło. I tam, gdzie mamy przyprawy też... Pokaż. No, to też by trzeba było ogarnąć. Woreczki. Woreczki. Co dziś na obiad? Karkówka, pierś z kurczaka, takie kawałki kurczaka, nie wiem. Albo muszę coś wyjąć. Może karkówka, co? Karkówka. Kto mi tu zamyka? Kto mi tu zamyka zamrażarkę? Kto? Papa. Niedługo od papa idziemy, tak. Za chwilkę pójdziemy, papa. Mhm. Tak, pa. Przyniosłam małą na kocyk, ale ona i tak za chwilę sobie podraczkuje do kuchni na bank. Myślałam, że róża już mi zaśnie, jak będziemy wracać do domu, ale nie jest śpiąca, tak? No nie jest, mam ochotę się bawić, więc pokażę wam przy okazji, jakie mamy nowe zabawki. Więc tak, zacznę od tych zabawek, które są totalnym hitem i są najlepsze, więc tak. Tak, ja wiem, mama wie co pokazać. Kubeczki. Słuchajcie, zwykłe papierowe kubeczki, tylko oczywiście trzeba uważać, żeby dziecko nic nie połknęło, więc jak ona tutaj sama się bawi, to ja je zabieram. Kubeczki są po prostu genialną zabawką, można do nich wkładać piłeczki. Oczywiście ja się teraz nabijam, to są zwykłe kubki jednorazowe, ale mama uwielbia się nimi bawić. I też rzeczą, którą uwielbia się bawić, oczywiście też trzeba uważać, jest mój stary kabel do ładowania telefonu. On nie działa już. No i to jest w ogóle genialna zabawka. My tutaj sobie robimy różne konstrukcje z tego kabelka. Tutaj sobie zawiązujemy na zabawkach. Takie bransoletki na tym wieszamy. Różne rzeczy to z tym robimy.
No i kolejną ulubioną zabawką jest pilot, ale tego nawet nie będę pokazywać i boję się mówić głośno. Nie, no a tak poważnie, no to mała bardzo lubi ten bączek. Bączek, ja mówię na niego bączek, wiecie, bo są też takie bączki, które się puszcza i one tak się kręcą, więc mi to właśnie przypomina takie bączki. I ona sobie lubi oglądać, jak te piłeczki sobie tutaj skaczą. Fajne? Ale słuchajcie, w ogóle totalnym hitem to jest taka piłka, którą mam z Lumpeksu. Ja ją kupiłam w charity shopie. Zobaczyłam ją na półce i mówię, kurczę, co to jest? Wzięłam ją w rękę. To są w ogóle takie labirynty i tutaj jest kulka. To absolutnie nie jest zabawka dla małych dzieci. Chłopaki się tym bawią. Ale Róża też, jak ona to zobaczyła, to po prostu zaczęła się trząść, machać rączkami, nóżkami. Tak, już ci daję twoją zabawkę, proszę, proszę. No i słuchajcie, musiałam jej to wziąć, funta za to zapłaciłam, oczywiście polałam wrzątkiem, wyczyściłam porządnie i teraz wszystkie dzieci, cała trójka ma świetną zabawę, naprawdę spoko sprawa, chociaż nie mam pojęcia, gdzie to normalnie kupić, no trafiłam na to przypadkiem po prostu, tak jak mówiłam, w charity shopie. I tutaj mam jeszcze jedną zabawkę, którą Róża uwielbia, akurat ją tutaj sobie położyłam i od razu, zobaczcie, od razu ona chce się nią bawić. Co tam jest w środku? Pokażemy, co jest w środku? Może daszek otworzymy, co? Ten domek też jest marki Chico, tak samo jak ten bączek. I tutaj mamy kształty, gwiazdki, jakieś kółeczka i to są takie kolorowe, półprzezroczyste właśnie kształty. Tutaj się je wrzuca. Tutaj przez te drzwiczki, przez te otwory w drzwiczkach wrzuca się zwierzątka. I na przykład tutaj mamy żabkę. Nie wiem czemu niebieską, a nie zieloną. No więc tutaj są niebieskie drzwi i tutaj można tą żabkę wrzucić. No i jest też pęk kluczy i to jest w ogóle ulubiona zabawka Róży. O, twoje klucze od chaty, samochodu. No i te klucze tutaj pasują do tych drzwiczek i te drzwiczki można otwierać w bardzo łatwy sposób. Super zabawka. Ona jest w ogóle od roku do 4 lat, ale wydaje mi się, że ten wiek jest tak podany, wiecie, orientacyjnie. Dlatego Róża ma 8 miesięcy i już się tym fajnie bawi. A też nie wydaje mi się, żeby 4-latek chciał się tym bawić. Chociaż Dawid w sumie bawi się z Różą, więc to też nie jest powiedziane, że 4-letnie dziecko już będzie taką zabawką znudzone, skoro 8-letnie bawi się świetnie. No i jeszcze gryźć można, nie? Bo nadal Róży nie wyszedł ząbek. Wyjdą ci te zęby, czy już będziesz bezzębna, co? Ona ma dzisiaj 8 miesięcy i... Ja nawet nie wiem, który dzisiaj jest, 20... Dzisiaj jest 22 chyba. No, więc 8 miesięcy i 4 dni. No i zębów brak. Zamknęłaś drzwi? Mama zakluczy, co? Bo ty jeszcze nie umiesz. Nie? Sama będziesz? Mama nie umie, tak? Dobra. No, mała już tu się bawi w najlepsze. Obłożona tysiącem zabawek, więc ja się mogę zabrać za ogarnianie domu po prostu. No, mama idzie ogarniać. Tak? Dzisiaj na obiad będzie karkówka w cebuli, więc tutaj mam składniki, które mi będą potrzebne. Ja już chyba pokazywałam tą karkówkę we vlogu, ale nie jestem pewna. Chyba tak. Dobra, pamiętam, pokazywałam. Więc robię praktycznie tak samo, ale ostatnio lubię sobie dodać troszkę grzybów, bo wtedy smak tego sosu jest naprawdę super. A mała tutaj siedzi, cała umorusana i wcina chrupki. Już są wtarte wszędzie, ale to jest nieuniknione. Zaraz zresztą będę robić pranie, tutaj dorzucę rzeczy, także już nawet nie zakładałam jesieniaka, bo to i tak wiem, że się dopierze, zaraz to wrzucę do pralki. No a tu na główce taką długą miała teraz drzemkę, spała 3 godziny i aż sobie tutaj na główce odcisnęła podciosno. Ale to zaraz zejdzie, nie? Smacznego. Odebrałam Dawida ze szkoły i idziemy sobie do... A, nie stawiałeś włosów dzisiaj. Idziemy sobie do Lidla. Podziwiamy tutaj. Zobaczcie, jakie ładne róże. No nie, ja ciebie nie będę gonić. Dobra. Widzimy się za chwilę, bo teraz zbliżamy się do takiego głośnego ronda. W sklepie pusta, można nagrywać i się nie wstydzić. Tu już mamy zakupy zrobione.
musiałam przyjść po jedzenie dla Róży i jakieś takie przegryzki, żeby mogła sobie tam trochę po tych ząbkach, które nie chcą wyjść, pojeździć. No tu nie ma takiego dużego wyboru, no ale mam ten sklep blisko w domu, więc przychodzę tutaj od czasu do czasu, żeby tak na szybko coś kupić właśnie. A to co to jest? Czy my to jedliśmy? Co to jest? My jedliśmy. Chocolate pudding. Czekaj, trzeba skład sprawdzić. Ale czad. Widziałeś to? Drewniany domek. Zobacz, jaki fajny. To są jakieś książeczki dla dzieci. O! Dawid, my to sobie musimy przetestować, zanim kupimy, niestety. Prawdopodobnie to kupimy, bo szukałam czegoś takiego. Nie, nie klikaj, nie klikaj. Dobra, bierzemy. Trzymaj. I już do kasy jedziemy. Słuchajcie, porąbało mnie trochę i wzięłam 7,5 kilo ziemniaków. I nie wiem, jak to zmieszczę do tego wózka. Mam nadzieję, że zmieszczę, bo Łukasz jeszcze jest w pracy, więc nawet nie będzie mógł po mnie przyjechać. Wyszliśmy właśnie przed Lidla i tutaj mam takie veggie straws, jakby słomki, bo one chyba mają właśnie puste środki. Tak, to są takie słomeczki, o tutaj widać. One są od 9 miesiąca, ale stwierdziłam, że już teraz je kupię Róży. Potrzymasz, Dawid? Dzięki. Bo ona po prostu je wszystko. Już próbowała wielu, wielu rzeczy i niczego nie odmawia, więc niech sobie wcina. A widzę, że są takie dość twarde, więc dobrze jej zrobią na zęby. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Nie wiem, czy te chrupki są dostępne w Polsce, ale możliwe, bo to jest marka Lupilu, lidlowska. Słuchajcie, tak młodej smakują, zajada, już się cała wysmarowała oczywiście. Dawid, podaj jej do buźki. A my sobie skoczyliśmy do... O, zbrakło mi ręki. A my sobie poszliśmy jeszcze do Aldika i wzięliśmy po takim jednym zestawie sushi, bo umieramy z głodu. I już śmigamy do domu, chyba dziura w skarpetce. Musisz nagrać za mnie, bo ja ochrypłam. Łukasz mi tu wjechał do czystej kuchni, podłoga umyta, on mi brudnym wózkiem wjechał. Ale zobacz. No dobrze, no. Nie musisz tego nosić. Dobrze. Tamto, tylko tak. Wszystko jest tu. Tak, tak. Bardzo się cieszę. Więc mam tutaj mleko dla Róży. Dobra, nie będę wszystkiego wyciągać i pokazywać, bo tu nie ma aż tyle ciekawych rzeczy. Chleb, jakiś tam ogórek, pomidory, to sobie powyjmuję i pokażę Wam tylko takie ciekawsze rzeczy. W ogóle te burgery rzuciły mi się w oczy, bo były przecenione. I mówię, a wezmę, zrobimy sobie jutro na obiad. I tutaj jest 16 burgerów, aż więc będą po 4 na osobę, więc na pewno starczy. Zobacz, jeszcze zobacz, przecenione były. No i właśnie dlatego wzięłam pomidora, ogórka, żeby nam nie zabrakło. Właśnie do burgerów, no i też czerwoną cebulę. Myślę właśnie, że czerwona jakoś tak lepiej smakuje z burgerami, przynajmniej mi. Wzięłam też mleko, gumy do rzucia i jedzonko dla Róży. Wafelki ryżowe, jabłkowe. Sunday chicken dinner, czyli jakiś tutaj kurczak niedzielny i spaghetti. No i jeszcze wzięłam ten pudding czekoladowy. No i jeszcze takie dwa śniadanka, jogurt mango i jogurt bananowy. Tutaj mam jeszcze takie ryżowe wafelki malinowe dla Róży. One są bardzo delikatne, rozpływają się w ustach, więc są bardzo bezpieczne dla takich maluszków. No i wzięłam tą książeczkę. Była też wersja z dżunglą, ale stwierdziliśmy z Dawidem, że ta będzie lepsza. No bo tak na początek takie prostsze rzeczy, wiecie, nasze, zwyczajne zwierzątka jakieś tam domowe, gospodarcze. A do lwów, tygrysów i takich mniej spotykanych zwierzaków przejdziemy sobie później pewnie. No i tutaj jeszcze były na burgery. No i mam w końcu 7,5 kilo ziemniaków i przez najbliższe dni nie zabraknie mi do obiadu. Także to była ta najważniejsza rzecz, po którą wyszłam. Później, zobaczcie, to są najgorsze ziemniaki ever i ja się teraz będę musiała z nimi męczyć, aż zużyję 7,5 kilo, no bo przecież nie wyrzucę. A one mają pełno takich jakichś dziwnych, czarnych plam. Niby wszystko jest z nimi ok, ale mają właśnie te plamy, które trzeba wykrawać. Oh, Dawid, kupiliśmy najgorsze ziemniaki ever. Kura. Świnka. Patrz, świnka. Świnka jest?
O, chyba się spodobała książeczka. I koza. Krowa. O, jak słodko. A komu tak smakuje? Oj, teraz mogą być jutro rewolucje pieluszkowe. Ja będę w pracy. Fa, się nie wiem. Dobrze, przepraszam. No, za wolno podane, no. Jak się wkurzy, to tak krzyczy. M. Ale ty się skoczyłeś.